Wszystko dobrze, Arizona? Tak. No już niedługo przyjdzie na świat nasze dziecko. O. Nie martw się. Jestem przy tobie. Dzięki. Piękna, prawda? Mhm. Bardzo. Prawie tak jak ty. A będzie jeszcze lepiej. Będzie tak jak ja. Bialutka. Niezbyt silna. Cóż, nie każdy źrebak wstaje od razu. Wiesz o tym. Wiem. Mama chce się bawić. Tak, tylko nie ma u nas żadnych źrebaków, żeby mogła się z nimi bawić akurat w tym sezonie. No cóż, ale może jednak będzie miała się z kim bawić, chyba że z tatą. Jak ją nazwiemy? Biała. Trochę dziwne imię, w sumie naprawdę nie pasuje. To niech będzie. Co my tutaj robimy, tatusiu? Twoja mama będzie teraz wykonywała swój trening. Musisz na to patrzeć. Bo kiedyś też będziesz to robiła. Fajnie. To jest właśnie idea naszego domu. Hodowla i trening koni lipcańskich. Innych też, ale w większości koni lipcańskich. I ty będziesz kiedyś wygrywała wielkie zawody. Właśnie ujeżdżeniowe. Wow, ale fajnie. No, fajnie. I musisz obserwować każdy trening twojej mamy, żeby się jak najlepiej nauczyć. I potem nie mieć już problemu, jak zaczniesz ćwiczyć z ludźmi. Fajnie. Biała, jesteś już duża. Czas, żebyś poznała swojego wybranka. Wiesz, ale ja muszę wiedzieć, że on jest moim wybrankiem. Musimy się pokochać. Wiem. Musisz po prostu znaleźć swojego partnera. Ale myślę, że to jest najwyższy czas na to. Dobrze. Także rozglądaj się za każdym ogierem, który tutaj mieszka. Albo będzie mieszkał. W domu ma dzisiaj przyjechać jakiś nowy. Może byś go poznała. Chętnie. No dalej, koniku, do tyłu. Dobrze. Chodź, koniku. Chyba ci zjemy ten kantar. Proszę, przywitaj się. Witajcie. Ja jestem Posejdon. Witaj, Posejdonie. Ja jestem Arizona, a to jest nasza córka Biała. Słyszeliśmy, że przyjeżdżasz i pomyśleliśmy, że może byście się zapoznali. Tak, wiedzieliście o tym? Przecież nie mówiliśmy, że przyjedzie nowy koń. Tak, ale nie sądziłam, że chodzi o to. Cześć.
Cześć. Jesteś bardzo ładna, wiesz? W sumie ty też jesteś ładny. No dalej! Co? Zaproś go! Czy miałbyś coś przeciwko, gdybym zaprosiła cię dzisiaj wieczorem? Oczywiście, że nie. O, to miło. Bo tak pomyślałam, że moglibyśmy się lepiej poznać. Nie mówię to tylko dlatego, że rodzice mi kazali. O, tak po prostu. To co, umowa stoi? Tak. To do zobaczenia dzisiaj wieczorem. Do zobaczenia. Jesteśmy z ciebie dumni. Udało ci się. Wiecie, mogłam to zrobić wcześniej, ale... Mówiliście, że ten nie jest odpowiedni, ten też nie. Ach, naprawdę ciężko was przekonać do czegoś. Wiemy, ale chcielibyśmy, żebyś miała fajne życie. A on wydaje się naprawdę przystojny i idealny. Cieszę się, że w końcu jesteście ze mnie dumni. Już wcześniej byliśmy, a teraz jesteśmy ponownie. To skąd przybyłeś? Właściwie to z Chin. O. Ja pewnie też. Chociaż właściwie to się tutaj urodziłam. Ale pewnie moja mama jest stamtąd, więc pewnie mamy tą samą krew. Pewnie tak. Mama mi nie mówiła, czy tutaj mieszkała jej mama, ale... Zresztą... Nie wiem, jak to jest z moją krwią, ale... Albo podejrzewam, że z Chin, albo właśnie stąd. Ale jesteś naprawdę przystojny. Od razu cię, jak się zobaczyłam, to... Wiedziałam, że musimy być razem. Naprawdę? Tak. Miałam wrażenie, że idealnie do siebie pasujemy. O, to miło. Ty też jesteś piękna. Masz te twoje oczy i warkoczyk. Naprawdę pięknie. O, dziękuję. Chodź, może trochę mnie oprowadzisz. Chętnie. Właściwie, zanim tu przyjechałem, to nawet się nie dowiedziałem, gdzie jadę. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Wiedniu. Hiszpańska szkoła jazdy. Tak się nazywa nasza stanina. W większości są to konie lipicańskie. Ale znajdą się też inne konie, na przykład mój ojciec. To od razu wiedziałem, że twój ojciec nie jest stąd. On jest stąd, tylko po prostu jest innej rasy, no wiesz. Okej, rozumiem. No, tak to sobie żyjemy. Bierzemy udział w wielu zawodach ujeżdżeniowych. Organizujemy pokazy konne. Jakie pokazy? Z takimi różnymi... efektami specjalnymi, ale też z muzyką i różnymi figurami, które cały czas wymyślamy nowe. Naprawdę fajnie jest tutaj. Na pewno ci się spodoba. Super. Tylko mam wrażenie, że już niedługo zaczną mnie zauważać i będą, wiesz, prosić mnie o kopytko i w ogóle... Tak, ale pamiętaj, ja im nie pozwolę. No tak, chyba że zabiorą cię gdzieś do innej stajni. Mam nadzieję, że nie. Biała? Hmm? Chciałem ci się o coś zapytać. Już od dawna to chciałem zrobić, ale bałem się, czy mi odpowiesz. Tak? Czy zostaniesz moją żoną? Oczywiście! Dlaczego miałabym nie odpowiedzieć? Och...
A twoi rodzice? Nie martw się. Jak tutaj przyjechałeś, to oni mówili, że jesteś idealny dla mnie. O, czyli miałaś rację. Tak. To nie tylko zasługa moich rodziców, że się poznaliśmy, ale też mojego serca. To kiedy ślub? Najlepiej jutro. Jej! Och, tak się cieszę. Ja też, kochana. Zbliżcie się. Czy ty, moja ukochana córko, miała, bierzesz tego oto ogiera na swojego partnera na całe życie? Tak, biorę. A czy ty, Posejdonie, bierzesz tą oto piękną klacz na swoją partnerkę na całe życie? Tak, biorę. A zatem ogłoszono was mężem i żoną. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni, córeczko. O, dziękuję wam. A teraz wspólna kolacja i oczywiście pierwszy taniec. Ale ja nie umiem tańczyć. Jedyne co umiem, to wykonywać figury. Na pewno coś tam umiesz. Będziesz to prawie to samo. Właśnie. To prawda. O, szkoda, że musisz wyjechać. Niestety, ale tak postanowili, że mnie tam zabierają. Och, córeczko. Mogliby nas zabrać tam razem. Ale jak widzisz, niestety nie. Mam nadzieję, że kiedyś się tam spotkamy. Oby. Ale wiesz, chcę ci coś powiedzieć. Co musisz mi powiedzieć? Chodź już, biała. Wiesz co, może potem sam się dowiesz. Ale ja chcę wiedzieć. To będzie niespodzianka, okej? No dobrze. Się pożegnać? Świetnie, to czas jechać do nowego domu. Chodź, kochana. Chodź, kochana. Już jesteśmy. Witaj w stadninie Tornado. O, witaj. Ja jestem Tornado. Właściwie główny zarządca tej staniny. Później, kto to wie. Na razie po prostu jestem tutaj szefem. O, miło mi się poznać. Ja jestem Biała. Tak, ale możesz się zacząć przyzwyczaić do nowego imienia. Tutaj przejmiesz inne imię. Muza. O, w sumie bardziej mi się podoba niż to moje poprzednie. Fajnie. Teraz możesz się rozgościć. Chyba, że chcesz, żebym cię oprowadził. No, może mnie oprowadzisz, będzie lepiej. Dobrze, to chodźmy. O, szkoda, że Posejdon nie może tego widzieć. Kochane, malutki, maluszki. No, wstawajcie. Już pora. Silne. Nazwę cię Czarny Książę. Jesteś prześliczny. Przybył taki piękny jak twój tatuś. A ciebie? Może Nutek. O, takie słodkie imię. Ale z was słodziaki.
Wasz tata będzie zadowolony. Tylko ciekawe, czy ujrzy was jeszcze takie małe. Czy może jednak później? Nie mogę się doczekać, kiedy znowu go zobaczę. No właśnie. Chodź, koniku. Witaj w nowym domu. Jesteś naprawdę przepiękny. Idź. Ktoś chce się z tobą przywitać. Biała? Czy to naprawdę ty? Teraz już nie. Ale to nadal ja. Muza. Zmieniliście imię? Tak. Och. Nie mogłem się doczekać tego dnia. To jest właśnie ta niespodzianka. Masz dwójkę dzieci? To znaczy, my mamy? Tak. Uff, jakie one piękne. Masz i czarnego księcia i nutka. Uff, moje kochane dzieci, chodźcie tu. Tatoś! Witaj, Posejdon. Witaj, Arizono. Miło cię znowu widzieć. Ciebie też. A ja jestem Tornado. Szef tej staniny, ale także król. Miło mi cię poznać. Mi również. Ale tak przyszliśmy tylko się przywitać, bo słyszałyśmy, że przybędzie jakiś piękny nowy koń, właściwie bardzo przystojny. Aha, i wy lubicie takich... Tak, mimo że już mamy swoich, to naprawdę chciałyśmy ciebie zobaczyć, po prostu. O, to miłe. Ale naprawdę nie mogę wiedzieć, że już wróciłeś. Ja też. Myślę, że powinniśmy się gdzieś wybrać. Dzieci, wieczorem zostaniecie z babcią, okej? Dobrze. My musimy się na nowo zakochać. Mhm.